Co słychać? Janusz Olejniczak, Jerzy Kisielewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Obecni? Tak. Właśnie Jerzy wylał wodę na telefon komórkowy. Ale nie szkodzi. Nie. Tobie nie. Obecni w Warszawie, w studiu na ulicy Myśliwieckiej, a w Krakowie, w studiu Polskiego Radia, goście wspaniali. Motion Trio. Dobry wieczór. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór panom. To cudowna radość dla nas, muszynowców, z takimi panami, z takimi ludźmi jak państwo, spotkać się jeszcze. Jak to się mówiło? I vice versa. Tak to się odebrał nam mowę, ale grać jeszcze umiemy. A ja muszę się pochwalić, bo Jerzyk nie miał tego szczęścia, co ja. Poznaliśmy się, panowie mogą nie pamiętać, ale poznaliśmy się osobiście w Hiszpanii. Tak to było. Wow. Nie pamiętają. Teraz, że poznawaliśmy się, to pamiętamy, ale że w Hiszpanii, tak. To było w Hiszpanii. I wtedy się mówiło, że panowie są wspaniali, bardziej znani na zachodzie niż w Polsce. Bo to było dobrych parę lat temu. Jakieś dni polskie były. Coś takiego. W każdym razie był to Madryt. To pamiętam. To bardzo ciekawe, no to zamierzchły czasy, ale zamierzchły bardzo na miło, w takim razie się przypomnieć. Panowie są gwiazdami w Polsce w tej chwili, bardzo jasno błyszczącymi. No, mocne słowo. Cóż powiedzieć na ten temat. Dokonajmy prezentacji. Historia to zweryfikuje już najbliższy. Panowie Janusz Wojtarowicz, pan Marcin Gałażyn, pan Paweł Baranek. Dobry wieczór. Motion Trio, czyli trio akordeonowe, które powstało w 1996 roku. Czyli już ile lat? 25. 25. Kraków skłonny do jubileuszy, ale w związku z COVID-em to wszystko jest przesunięte, więc my będziemy się jakoś tak jubileuszować, że tak powiem, dopiero w przyszłości. Na razie nie mamy żadnych planów. W ogóle cieszymy się, że w ogóle możemy być na antenie, porozmawiać, coś pokazać, że żyjemy. A panowie, zaczęliście grać już trochę publicznie? Tak, dzięki Bogu już. Tak, już rozpoczynamy. Już coś, dobra karta. Już jesteśmy w blokach startowych i to jest bardzo optymistyczna informacja. Ale jakieś plany koncertowe już są najbliższe? Tak. A gdzie? Już rozpoczynamy. A to tak. Najbliższy koncert w Tarnowie w najbliższy piątek. Później w niedzielę gramy koncert charytatywny w klubie Studio jako jedni z gości. I gramy też w niedzielę najbliższą w Krakowie Salon Poezji Ani Dymnej. Także będzie się dzieje. Nie w najbliższą niedzielę, w przyszłą niedzielę. Także tutaj zaczynamy od Krakowa i rozpędzamy się dalej, a rok kończymy gdzie? W Dubaju. Właśnie. Już zaczynamy. Już pojadą do Dubaju, a wrócą do Krakowa za 3 lata. Tak jest. W Warszawie mamy szansę? Pewnie tak. Po tej audycji na pewno wiele rzeczy się wydarzy. Jak się znajdą wolne terminy? Bo teraz rzeczywiście nam wszystkim się to trochę pomieszało dzisiaj z moją, nie lubię słowa agentką, no powiedzmy osobą, która prowadzi moje sprawy. Moją właścicielką. Właścicielką, fantastyczną. Powstało pewne zamieszanie. Zresztą wczoraj zupełnie niespodziewanie spotkałem Nigela Kennedy'ego, który okazuje się COVID przezimował w Polsce. Tam u siebie. W Jaworkach. I nie chorowali. Także. Także i on też mówi, że z tymi terminami jest bardzo dziwnie, bo wszystko się przesunęło, ale to przesuwanie jest dość chaotycznie robione. I na przykład gdzie się zbiegły 2 koncerty na festiwalu Chopin i Europa i w Niemczech w Kassel. Okazuje się, że wcześniej przyjęliśmy Kassel, później okazało się, że ten termin z Chopin i Europa jest też i umknęło nam to. No i teraz troszkę nie wiadomo, co z tym robić. Tak się to dzieje. No i teraz trzeba myśleć. Trzeba popracować nad darem bilokacji.
Nie, no ale dobrze, że jest nad czym pracować. To jest najważniejsze rzeczywiście, że koncerty są i że będą. No, tak. To jest. No, a tak czy panowie nagrywaliście online jakieś koncerty, czy raczej nie? Tak, nagrywaliśmy kilka koncertów online, natomiast ja to nazywam muzyka prysznicowa. Ja nie wiem, to jest takie określenie na takie granie w kabinie prysznicowej, gdzie wszystko jest nie na swoim miejscu. Artysta musi mieć kontakt z publicznością. I no to myślę, że należymy do tego samego kościoła. No, bardzo się cieszę. O, tak. No to bardzo mi jest miło i byłem o tym przekonany. Zupełnie nas co nie. Że tak jest. I podobnie jak w teatrze, my potrzebujemy widza, potrzebujemy słuchacza, potrzebujemy osoby, która nawiąże z nami kontakt. Natomiast takie łączenie się z publicznością, jakby z innej planety, spod tego prysznica i jestem, żyję, patrzcie, gram dla was, mimo że to nie brzmi, mimo że to wszystko jest takie jakieś, ta koszula jest założona na drugą stronę. No ale cóż, takie czasy. Kupujemy, tego nie lubimy robić. Nie lubimy grać koncertów. Kupujemy określenie muzyka prysznicowa, będziemy podawali źródło. Tak, kiedyś encyklopedie będą. Wreszcie jakieś copyrighty. Zdaniem Motion Trio tego typu produkcje to muzyka prysznicowa. Ale panowie, gracie już 25 lat. Ja miałem do czynienia z kwartetami, którzy po 25 latach współpracy mieszkając w tym samym hotelu, a ja z nimi miałem jakieś serię koncertów, to już śniadania nawet jedli przy osobnych stolikach, bo nie bardzo przy próbach, przy koncertach. Nie wiem, czy, no chcieli mieć chwilę dla siebie bardzo tak, prywatnie. Tak. Czy to w waszym znamy przypadku? Takie przypadki dużo. Znacie takie, ale u was to znamy nie występuje? Znamy bardzo dużo. Nam jeszcze na razie to się nie przytrafia, także jeszcze wszystko przed nami tak naprawdę. Póki co dogadujemy się dobrze, relacje są całe. Tak, na razie jest dobrze. Przeżywamy różne wzloty i upadki, jak w każdym życiu. Tak jest. Jak we wszystkich życiorysach artystycznych, ale cały czas trzymamy się razem, wspieramy się. I z tego co... To jest takie nudne, to co Marcin powiedział, ale faktycznie tak jest, bo to nie jest nudne, to jest wzruszające, to jest wspaniałe i tego się trzymajmy, bo tak jest niemodne mówić teraz, że coś nas wzrusza, że coś jest piękne. W ogóle takie słowa zniknęły ze słownika, albo się ludzie śmieją, że ktoś jest banalny. Któryś z panów powiedział, że wzloty i upadki. Sądząc po opiniach wybitnych postaci żyjących i już niestety nieżyjących, jak Wanda Wilkomirska czy Krzysztof Penderecki, czy opinie prasy europejskiej, to bardziej wzloty. I to różnie to bywało, natomiast no, wzlatywaliśmy często, natomiast no, były pewne turbulencje w każdym życiu, natomiast no, nie zakończyło się to czymś takim, co powiedziałoby, że powiedzielibyśmy sobie tak, no panowie, rozchodzimy się w przyjaźni i tak dalej, jakie to melodramatyczne. Wyznajemy zasadę taką, że o wszystkim można rozmawiać i jak mamy jakiś problem, to trzeba, mamy pracownię, przychodzimy i rozmawiamy. To jest taka bardzo polecana przez takie nie obchodzenie problemu dookoła, tylko konkret, co się dzieje, diagnoza, szybkie cięcie i proces leczenia następuje już od następnej chwili. Czyli nie ma takiego przeciągania u nas, takich emocjonalnych tutaj meandrów. Jak się tworzą nowe projekty? Czy prawie wspólnie jakby wpadać? No, musi być zawsze ktoś, kto wpadnie na jakiś pomysł, który jest podtrzymywany przez dwóch kolegów. Czy wszystko tworzycie razem? Jak się odbywa? Bo tak różny repertuar gracie, prawda? Że są jakieś poszukiwania, czy gracie Kilara, czy gracie Pendereckiego, czy gracie Chopina, czy... Skąd się biorą takie pomysły? Bo to mnie fascynuje, bo wiecie panowie, że akordeon był przez długie lata w Polsce instrumentem wstydliwym, powiedziałbym tak.
No pamiętam te czasy ze szkoły, no tak. Każdy się też czekał, nawet jak ojciec grał na akordeonie, tak. To się człowiek nie przyznawał do tego, a mój tato to potrafi na akordeonie grać. A to jest, zrobił się renesans. A powiem panu tak, że wygląda to w ten sposób, że teraz po koncertach wiele osób przychodzi i mówi, mój tata grał na akordeonie, ja rozpoczynałem grać na akordeonie, zacząłem naukę w szkole muzycznej, ale niestety nie udało mi się tego kontynuować. Zostałem a prawnikiem, będę lekarzem, czy i tak niestety. Dalej. Niestety. Nie zostałem akordeonistą, więc jest to fajne. Pomysły. Pomysły rodzą się w przeróżny sposób. Czasami są to zamówienia, czasami to są to pomysły zupełnie osób nam zaprzyjaźnionych, albo osób z zewnątrz. Natomiast to, co nas łączy, to tak jak naszych kochanych piłkarzy łączy piłka, tutaj dałbym cudzysłów, to nas łączy akordeon i miłość do tego instrumentu. Nawet bardziej niż piłka chyba panów łączy akordeon. Myślę, że tak. No, piłka jest okrągła, a akordeon jest... A na jakich akordeonach, panowie grają? My gramy na akordeonach Pidgini, Super, Sirius, Bajan. To są instrumenty włoskiej manufaktury mieszczącej się w Castelfidardo, koło Loreto. Cóż można powiedzieć? To są znakomite instrumenty. To są takie Stanwaye wśród akordeonów. I my mamy po dwa takie akordeony i jesteśmy bardzo dumni. I jak czy one są robione na miarę, na zamówienie dla panów, czy? Myślę, że nie. One są jakby, one są po prostu tak wyważone, że wielu koncertujących muzyków na świecie po prostu używa tych akordeonów jako najlepszych. Bo to jest ta najwyższa półka, tak? Akordeonowa. Tak, no cena takiego instrumentu to jest około 100 tysięcy złotych, więc to jest jak na akordeon. My się mieścimy w takiej trójce świętej, jak to się mówiło, fortepian, harfa, akordeon, organy jakby nie są tutaj brane pod uwagę. Najdroższych instrumentów takich... Tak, no skrzypce to nie mówimy, bo tu nie ma ceny. Tak, tutaj one są zupełnie poza jakby... akcją. Także akordeony są naprawdę instrumentami drogimi, nie tylko naszemu sercu, ale i w ogóle. Dobrze. Panowie przysłali listę utworów, które chcieliby posłuchać. Ja bym to zrobię sobie przyjemność, bo kiedyś w telewizji, parę lat temu, usłyszałem, jak panowie grali walca cis-moll i co było dla mnie bardzo wzruszające i chciałbym na początek, a potem już będzie tak, jak panowie sobie życzyli. Dobrze? Możemy Chopina posłuchać? Oczywiście. To bardzo dziękuję. A ten utwór jest na płycie Chopin Motion Trio Acoustic Accordions. Tak, walc cis-moll. Nagramy live we Francji na festiwalu La Folgiorne. Thank you.
Panowie, brawo. Ja powiem teraz jak krytyk muzyczny, to najwyższej próby muzykalności na konkursie chopinowskim mógłby służyć za wzorzec dla młodych pianistów. Tam robicie takie cudeńka, które ja słyszę bardzo dobrze, a ludziom się, melomanom się po prostu podoba. Ale ja słyszę pewne szczegóły, które są rewelacyjne zupełnie. Czy już zaproponowano panom inaugurację konkursu? Koncert inauguracyjny, żeby nie było banalnie. A to jest świetne. Jesteśmy w lekkim szoku. I to ogromnie dziękujemy za te słowa tak ciepłe. Cóż można powiedzieć? No, myślę, że każdy Polak, nawet akordonista, ma w swoim sercu Chopina i po prostu. My nie musieliśmy tego zbytnio jakby interpretować. Graliśmy sercem i tak ja się też nie boję. Myślę, że chłopaki w naszym zespole też nie boją się słów takich. Że to jest tak naturalne. Szczerość. Jest to, i to rubato chopinowskie tam jest. I różne rzeczy, które nawet są trudniejsze do zagrania na fortepianie, bo można dźwięk akordeonu, który jest trzymany, który na fortepianie sztucznie się chce na trzymanym dźwięku jakby zrobić crescendo, co jest teoretycznie niemożliwe, ale no, możliwe w gruncie rzeczy, ale bardziej intencją niż samym dźwiękiem. Wy to możecie zrobić na instrumentach i to właśnie to należy powtarzać na fortepianie. Poza tym, wiesz, zabrali się we trzech do Chopina. I te basy, które są tak ważne, które Chorowicz tak pięknie zawsze uwzględnia. Bez basów nie... Czyli jednym słowem panowie macie łatwiej niż pianista, tak? Z jednej strony mamy, a z drugiej strony wszystkie rubata i fraza, która jakby nie jest cały czas w jednym tempie, ona cały czas pulsuje w różnych tempach, faluje, jest trudniejsza do zgrania. Ale to już chyba trzeba jakby... podziękować naszemu jakby zgraniu wieloletniemu. Chyba, my po prostu patrzymy sobie w oczy i gramy jakby dwoma rękoma wszystko. Jakby grał to pianista solo. Chciałbym cofnąć się do początków panów zgrania, bo o ile pan Wojtarowicz to krakowianin, żeby nie powiedzieć Krakus. Już nie mów, że z Krupnicy. Nieprawda. Ja jestem urodzonym w Rabce, naturalizowanym autochtonem góralsko-niskopiennym. Ale szkoła muzyczna i na Basztowej. Nie, szkoła muzyczna na Kasztelańskiej, bo Basztowa była w remoncie wtedy, ale to są takie niuanse. Ja uczyłem się mojego ojca w Rabce w szkole muzycznej i później do liceum muzycznego wystartowałem, więc od 15 roku życia jestem Krakusem i od tego czasu mieszkam faktycznie w Krakowie. Tak jest. Natomiast, jeśli dobrze pamiętam, któryś z panów jest z Augustowa. No tak, dokładnie. Marcin Gałażyn. O właśnie. Jestem z Augustowa, pochodzę z Kresów. Tam pierwsze kroki muzyczne. Na Podlasiu teraz. Kiedyś Suwalszczyzna. Teraz Podlasie. Bardzo piękne. A zupełnie dziwnym trafem też się w Krakowie znalazłem 27 lat temu. I tak zostało. I tak zostanie już najprawdopodobniej. Właśnie wspominałem, bo na Podlasiu jest jedna forma językowa, która mnie wzrusza zawsze. Mianowicie dla? Się... Tak. Dla. Wiedziałem, że ktoś mówi, dla kogo? To jest bardzo specyficzny. On dla mnie powiedział. Dla mnie się ta muzyka bardzo podobała. Tak. Który teraz powiedz dla niego. Ale powiedz dla niego, że to naprawdę ładnie zagrał. Bo mówienie do kogoś to jest banał. Powiedzenie komuś, ale on dla mnie powiedział. To jest jakaś intymność. To bardzo, bardzo ładna fraza. Tak. On dla mnie ale powiem panom, że... Ale to jest podobno naprawdę... też wersja, że ktoś słyszał, że dla mnie ukradli samochód. No. I tu się robi wieloznaczność. No tak, ja z reguły spędzam część wakacji w Augustowie, bo tam cały czas moi rodzice mieszkają. I muszę panom powiedzieć, że obcowanie z tym językiem, no bo cały czas się z nim spotykamy, to w sklepie, to na ulicy i moi starzy znajomi, których czasami spotykam gdzieś, cały czas mówią w ten sposób. Tak. I to jest naprawdę strasznie miłe, bo gdzieś tam odzywają się wspomnienia z dzieciństwa. Oczywiście. I w trzeciej osobie. A on co to robi? W trzeciej osobie. Tak. Dla mnie dobry to dla ciebie. Ale to jest Suwalszczyzna, Jerzyk, tak? No wiesz, Suwalszczyzna...
i Podlasie, no to jest już obok siebie. Bo bardzo blisko, ale różnią się te dialekty, bardzo się różnią. Suwałki bardzo są bliskie mojemu sercu, mam świetną studentkę, która pochodzi z Suwałk i w ogóle jest bardzo dobra szkoła muzyczna w Suwałkach, pani Ania Borkowska. No a propos, przepraszam, że wtrącę, ale wiem, my poznaliśmy, tak naprawdę poznaliśmy się z panem Januszem Olejniczakiem podczas właśnie naszego koncertu w Suwałkach z Aux Orkiestra. No właśnie, tak żadna tam Hiszpania. Pan przyszedł do nas, pan Januszu, i pan nam pogratulował i myśmy później to opowiadali sobie tak, tak właśnie. No. Dla mnie to bardzo miły pan był. Dla mnie to powiedział pan dla nas, że bardzo ładnie pan. I to było bardzo, chyba był pan z szacowną mamą wtedy jeszcze i to było bardzo duże dla nas przeżycie. I mama jeszcze, festiwal... mama, mało tego, mama jeszcze żyje i mama bardzo regularnie słucha naszych audycji. Na pewno bardzo się cieszę, że o mamie wspomnieliście panowie. To proszę pozdrowić od nas. Mamy. To mama... twojej mamy się nie zapomina. Dobrze. A czy Hiszpania, czy Suwałki? Dla mnie to nie ma różnicy. Jak Suwałki, to Suwałki, ale wydaje mi się, no, może Suwałki były przed tym, a Hiszpania później. No, w tych dniach nie ma różnicy, ale zimą jest trochę. Ja myślę, że w kontekście jutrzejszego meczu to nam bliżej do tych Suwałk jest niż do tej Hiszpanii. W sensie takim emocjonalnym. I to... Tak to słyszę. To jak wyglądał panów początek, kiedy się skrzyknęliście? No to tak skrzyknęliśmy się. To były lata 90. początek. Ja miałem inny zespół zupełnie, który nazywał się Emotion Trio. No później z różnych przyczyn on przez to był taki jakby protoplasta tego, co się dzieje teraz. No ale w 96 już doszedł Paweł do zespołu, później Marcin i pojawiło się Motion Trio takie już właściwe. Dlaczego tak się stało? Ponieważ całe życie szukałem jakiegoś pomysłu na akordeon. Jeździłem, studiowałem w Krakowie i pisałem muzykę teatralną. Gdzieś chodziłem do Andrzeja Białki na zajęcia. Szukałem swojego miejsca po prostu, bo ja troszeczkę mnie burzył ten akordeon tak dla młodego człowieka. Nie bardzo widziałem siebie jako solistę, akordeonistę, po prostu z prostej przyczyny. Ja jestem osobą, która się bardzo stresuje i solowo jestem bardzo taki wystresowany na scenie. I kiedyś rozmawiałem nawet z panem Jerzym Maksymiukiem na ten temat. Mówił, że on wie coś o tym. Mówił on sobie jako pianist. W związku z powyższym... właśnie. Więc bardzo podziwiam solistów ogromnie. Akordeonistów również ogromna praca jest. Żeby grać solowo dobrze na akordeonie, to jest też wielkie wyzwanie. Dobrze, dlaczego skończyło się... A dlaczego nie kwartet, tylko trio? Już od razu mówię. Ponieważ ja miałem zespół rodzinny w Rapce, trio, które założył mój ojciec i w tym trio grałem ja, moja siostra i mój brat. W związku z tym po prostu przeszczepiłem pomysł na trio akordeonowe. No i tak się szczęśliwie złożyło, że mogę rodzinny. To, co kocham. A rodzeństwo? Biznes to tak nie, mniej bym powiedział, bardziej pasja. Taka bardziej rodzinny muzyczna. Niż biznes. Tak, ponieważ dlaczego nie biznes? Ponieważ zanim zaczęliśmy zarabiać pieniądze, inwestowaliśmy w to w kilkanaście lat. Więc żaden biznesmen szanujący się nie będzie na zwroty czekał aż tak długo. Ale brat i siostra nadal grają, czy odeszli? Brat mieszka w Stanach Zjednoczonych, skończył organy. Moja siostra też jest, uczy muzyki, ale w Ameryce, więc to nie jest taka rzecz, że grają na akordeonie. Niestety. Może czasami w sobotnie wieczory. Zresztą na konkursie, wygraliśmy kiedyś konkurs imienia Krzysztofa Pendereckiego. Ja właśnie kiedyś w prezencie mój stary akordeon wysłałem mojej siostrze do Stanów po to, żeby sobie przypomniała te piękne chwile i grała. I czasami mi wysyła zdjęcie właśnie z takim. A ja mam panowie, na wasze pytanie, tak? Przepraszam. Nie chciałem na wasze pytanie, dlaczego trio? Tak. Mamy taką odpowiedź, bo nam się z biegiem lat jakby wykrystalizował bardzo konkretny pogląd na ten temat. Stwierdziliśmy, że duet to jest za mało. Naprawdę za mało brzmienia, za mało faktury i nie wszystko można zagrać. Kwartet to już jest za dużo. Jedna osoba już by coś powielała. I tak naprawdę matematycznie trochę do tego podchodząc i aranżacyjnie to trio to jest taki optymalny skład. Tak, nazywaliśmy to świętą trójcą. Tak jest. Właśnie, brzmieniową. Brzmieniową i ogólnie. No trójka to jest liczba boska, więc tutaj... No. Transkrypcje na akordeonnym dokonujecie panowie sami.
O, to Janusz robi. Tak. No tak głównie ja, natomiast ja powiem tak, że to jest jakby etap. Dlaczego transkrypcje? No, ponieważ akordeon jest takim instrumentem zaniedbanym przez historię muzyki, czyli zaniedbaną przez kompozytorów. Nie wiem, co było tego przyczyną, to nie mnie w to wnikać. Natomiast no, my musimy przeszczepiać jakby utwory napisane na inne instrumenty, ponieważ jest bardzo niewiele dobrej literatury. Tak. No właśnie, na akordeon. No, ale z drugiej strony pojawiają się takie perełki jak Chopin, które zupełnie w innym przypadku byłyby chyba nie do zrobienia. Więc tutaj ta potrzeba matką wynalazków. Ale ja myślę też, że muzyka współczesna, że teraz właśnie wróciła też, można powiedzieć, moda na napisanie. Jaki gość akordeonista nam powiedział? Czy rektor Klaudiusz Baran, czy ktoś? Tak. Że sporo kompozytorów współczesnych pisze właśnie na akordeon. I na akordeon. To jest wspaniała wiadomość. To jest wspaniała wiadomość. Czyli wraca do łask. Tak? Ale czy ja nie wiem, czy on kiedyś był akordeon w łaskach. Ja myślę, że akordeon to jest taki... Jak się zastanawiałem, kim jest akordeonista, to jest taki odwieczny Żyd tułacz. On gdzieś się przylepia za każdym razem, gdzieś tworzy te diaspory w muzyce jazzowej, gdzieś tam w świecie jazzu, w świecie rocka, w świecie muzyki klasycznej, ale tak za każdym razem jest tak gdzieś wypierany i stygmatyzowany w jakimś tam sposób. Instrumenty, które zawsze były, że tak powiem, we właściwym miejscu, nie muszą być przywracane do łask, prawda? Tak, prostu zawsze zajmowały swoje miejsce w historii muzyki. Natomiast kto jest nośnikiem jakby popularności instrumentu? Kompozytorzy i wielkie dzieła. No i niestety, bądźmy szczerzy, tutaj w akordeonistyce, w naszej tutaj branży nie pojawił się taki Chopin, który by tak podniósł instrument do góry, czy taki Liszt, czy i tak dalej. Nie ma za nami takiej tradycji, czyli już takiego Paganiniego, jak w przypadku skrzypiec. I może to też jest wzgląd na to, powodem tego jest to, że akordeon jest stosunkowo młodym instrumentem. Jego początki to jest druga połowa XIX wieku. Wtedy, kiedy pianistyka była w rozkwicie, to akordeon dopiero się rodził i rozglądaliśmy się po pampersach. Natomiast tutaj też był dojrzały gracz. Ale prawdą jest, trzeba pamiętać, że rzeczywiście rola akordeonu jako tego instrumentu, który, nie wiem, umuzykalniał. Że to, od czego zaczęliśmy, że każdy pamięta, że tata grał na akordeonie, albo że jak się gdzieś jechało, to w kościele, czy muzycy, którzy w niedzielę grali w kościele, grywali na weselach, grywali na tym. Także akordeon odegrał wielką rolę w uwrażliwianiu na muzykę. Oczywiście różne poziomy były tego, ale... No oczywiście, ale tak jak pan trafnie zauważył, głównie był na marginesie sztuki, czyli mówiąc o weselach, o nie wiem, jakichś prywatkach, przyjęciach, mam naprawdę bardzo wiele anegdotek, nie chcielibyśmy tu nimi sypać jak z rękawa, ale tak naprawdę każdy ma tego typu doświadczenia. Każdy akordeonista, można to powiedzieć śmiało, że koncertował w różnych, często bardzo dyskusyjnych miejscach, no bo taka jest historia instrumentu i taka jego trochę rola jakby. Ja tylko dodam, że każdy grał na akordeonie i zawsze to był czerwony Weltmeister. Tak. A z opowieści, jak pytaliśmy, grałem, jaki czerwony? Ja mam w domu Weltmeister, 120 basów. Tak, to czerwony? O, właśnie. No, nie czerwony, Stella. Biały. Biały. Proszę, to wyjątek. Jeszcze lepiej. Tak. Rzadko spotykane są białe. Albinos. Koncertowych instrumentów. A pamiętam z dzieciństwa w Krakowie był niewidomy akordeonista z małym pieskiem, takim białym pieskiem i grał na ulicy, grał albo naprzeciw kościoła świętej Anny, a czasem pojawiał się na Basztowej, niedaleko szkoły muzycznej. O, to ciekawe, to chyba już nie przypominam sobie tego pana, ale to zależy, który rok to był. Wiem, że wielu akordeonistów tak sobie reperuje swój budżet. My nie należymy do wyjątków właśnie przez tego rodzaju produkcje. Zresztą fascynujące. Chociaż ja kilka lat temu w Warszawie z kolei na Nowym Świecie usłyszałem jakąś świetną muzykę. To były trzy akordeony i trzech młodych ukraińskich muzyków.
okazało się, studenci Akademii Muzycznej, chyba z Kijowa czy coś, przyjechali, ale rzeczywiście... Ja myślę, że w dwóch krajach akordeon nigdy nie zgasł. To jest Rosja i Francja. Gdzie trudno nazwać, żeby to była tylko muzyka grana właśnie na weselach, chrzcinach i temu podobne. Ale w Rosji... Ale w piosenkach francuskich cudownych akordeon jest wszędzie. Tak, oczywiście. Trudno sobie wyobrazić Edith Piaf bez akordeonu. Walczyk i Musette, brat. W Rosji akordeon jakby niesie naród. Mamy takie spostrzeżenie i każda nasza wizyta w Rosji koncertowa... To jest zupełnie inne przeżycie niż... Ale to musicie mieć tam kolosalny sukces w Rosji, bo tam jest publiczność fantastyczna. A jeżeli ludzie usłyszą kochają muzykę przede wszystkim. I słyszą takie trio, no to muszą szaleć. To ja sobie wyobrażam. Pierwszy nasz koncert w Moskwie w 2000 bodaj pierwszym czy drugim roku. Graliśmy w centralnym domie Chudożnika. Była pełna sala, tam jest 800 miejsc i koncert nie był jakoś specjalnie reklamowany. Jakieś nieznane trio Motion z Polski przyjechało i była pełna sala i ludzie naprawdę przeżywali tę muzykę, bo oni naprawdę żyją akordeonem i kochają ten instrument. Tak, to ja myślę, że my żyjemy w takiej kulturze tranzytowej tutaj u nas. Dobra. I to, nie wiem, właśnie też tak kupujemy kultura tranzytowa. prośba o wyjaśnienie, jak się ma harmoszka rosyjska do akordeonu. No więc właśnie generalnie określenie harmoszka czy bajan to jest określenie na instrument, tradycyjny instrument guzikowy rosyjski. Natomiast akordeon postrzegany jest ogólnie przez generalnie publiczność, melomanów, ludzi zainteresowanych jako po prostu instrument klawiszowy. Natomiast, no, wiadomo, Musette kojarzy się w takim razie, Musette to są harmoszki. Harmoszki też, czym się kojarzy harmoszka? Taki niziutki akordeonik, tam kilka rzędów. Kolorowy. Czerwony. I ktoś tam siedzi. Czasami jakiś rosyjski czekista siedzi na czołgu. Ale z kolei bandoneon też guzikowy. I też sobie trudno wyobrazić całą muzykę argentyńską przedwojenną i jeszcze powojenną. Bez niemieckiego bandoneonu, prawda? Bez niemieckiego bandoneonu, tak. To już tę wiedzę posiedliśmy z moim przyjacielem, że to jest niemiecki tak, twór. Myśmy tę wiedzę posiedli stosunkowo jak na akordeonistów późno, kiedy ktoś nam to wytłumaczył, że bandoneon został przywieziony. Kiedyś jadąc do Argentyny, chciałem bardzo przywieźć mojemu przyjacielowi akordeoniście prawdziwy bandoneon z Argentyny. On mówi, to nie musisz jechać z Argentyny, jak chcesz mi przywieźć, to z Niemiec przywieźć. Tak? Właśnie. Poza tym wszyscy producenci tacy wiodący teraz już robią bandoneony, bo to jest dosyć popularny instrument teraz wśród akordeonistów, ale muszę powiedzieć, że idą na łatwiznę, bo to już nie jest ten system, który tam był na samym początku wprowadzany, system strojków. W sensie, że miech w jedną stronę, na danym guziku to jest jeden dźwięk, a na zamykanie inny. A teraz akordeoniści grają na bandoneon jak na akordeonie i to jest o wiele prostsze. No, a to się wiąże z tym, że nie trzeba tak mocno operować miechem. A, rozumiem. Efekt taki sam. Brzmieniowy taki sam, dokładnie. Ja myślę, że to zależy od wykonawcy mimo wszystko. Astor Piazzolla, który sam komponował i sam grał na bandoneonie, był wielkim mistrzem. Myślę, że poziom jego wykonawstwa, jak i poziom kompozycji był w parze. Ja pamiętam taką historię, kiedy z Nadią Boulanger, kiedy on przyjechał do Nadii, bo to jest ciekawa historia, i on przyjechał do Paryża i tam pokazywał jej jakieś swoje dzieła symfoniczne, takie wysiłkowe bardzo. No a gdzieś tam czekając na audiencję u pani Nadii Boulanger, coś przegrywał sobie na pianinie i to było jakieś tango właśnie. I ona wyszła i powiedziała, ty graj to właśnie, to graj, to mi się podoba, to jest fajne, idź w tą stronę. I on taki pełen zapału zrobił zawrotną karierę i przeszedł do historii. Na tym polegała wielkość Nadii Boulanger, że potrafiła wskazywać... Wielkość mademoiselle Boulanger, wskazywać odpowiednie drogi utalentowanym ludziom. Nie baw się w to, baw się w to, co się do tej pory bawiłeś, bo to jest twoja droga własna i niepowtarzalna. Tak, sięgamy po utwory, absolutnie, które panowie zaproponowali i na pierwszym miejscu na liście jest In Re Don Giovanni. Tak jest. CD Michael Neumann, Emotion Trio. Proszę powiedzieć dwa słowa.
Michael Nyman, wspólny projekt z Michaelem 11 lat temu. Premiera tej płyty miała miejsce w Barbican Center w Londynie. Zagraliśmy z jego Michael Nyman Band. A nagraliśmy też płytę Michael Nyman Motion Trio, bo miał być to taki jednorazowy, brzydkie określenie, event, ale tak to miało być, a okazało się, że później wystąpiliśmy nawet w Łazienkach Królewskich z jego bandem pod pomnikiem Fryderyka Chopina. Wszyscy wrażliwi na muzykę, jak słyszą Don Giovanni. Czy dobrze kojarzą? Bardzo dobrze kojarzył. To jest taki pastisz i takie coś bardzo przyjemnego i wesołego, ale no, jasne nawiązanie do Mozarta. To słuchamy. In Re Don Giovanni, Michael Nyman and Motion Trio. Perełka. Czy wspomnienia. Dobrze kojarzę, że graliście panowie Orawę, Killara? Ja opowiem zaraz, oczywiście, że bardzo dobrze. Ja pamiętam kiedyś, to były zamierzchłe czasy, to było moje pierwsze spotkanie z Wojciechem Killarem, którego absolutnymi wyznawcami jego muzyki jesteśmy. Przede wszystkim dobra, które płynie przez tą muzykę. I tak. Piękno i dobro. I prawda tego wielkiego mistrza. Tyle. Tutaj się zatrzymam, a powiem, jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza rozmowa telefoniczna z mistrzem. Oczywiście troszkę niefortunnie rozpocząłem, ponieważ rozpocząłem rozmowę z panem Wojciechem Killarem, który ma małżonka, odebrała telefon, dałem, przedstawiłem się. Ja mówię do mistrza tak: dzień dobry, panie Wojciechu. My właśnie wygraliśmy konkurs współczesnej muzyki kameralnej imienia Krzysztofa Pendereckiego i chcielibyśmy, żeby pan nam napisał utwór. No, on się uśmiechnął do telefonu i powiedział do mnie coś takiego. Ja nie dlatego powiedziałem, że była w tym jakaś ironia, nie daj Boże, po prostu byłem wystraszony i tyle. Jestem człowiekiem, który też czasami też potrafi być przestraszony i nie zawsze akuratni. No ale jak mistrz odpowiedział? Powiedział: proszę pana, no ja nie znam akordeonu, już mi się nie chce pisać. Taka szczerość. Tak. A już mi się nie chce pisać i nie chce mi się dłubać, poznawać tego instrumentu, ale wie pan co?
Nie, ja w tym momencie tak wyprzedziłem fakt i tak mówię, to życzę zdrowia, to wszystkiego najlepszego, panie Wojciechu. Byłem załamany. Akurat byłem w tym momencie u mechanika samochodowego, który tam naprawiał moją starą Nexię, czy wtedy była nowa. I tam się coś strasznie tłukło u tego mechanika, akurat właśnie na ten moment. Ja już kończę tą rozmowę, tam słyszę informację, że rozrząd padł, już wszystko źle. I nagle on mówi, ale, bo tak właśnie ci wielcy ludzie potrafią dać taki upominek człowiekowi. On dał nam ten upominek właśnie tym jednym zdaniem. Ale proszę pana, ja jestem ciekaw, jakby zabrzmiała moja Orawa. A teraz ja to... I tak, tak? się zaczął. A ja to spuentuję tym, że ja miałem podobny dylemat. To już było chyba 13 lat temu. Już znałem pana Wojciecha Kilara i także zadzwoniłem do niego. Mówiąc po imieniu Wojtek, jest taka sprawa, że mamy pomysł z koncertem fortepianowym, z Orawą i tak dalej. Taki projekt się nazywa Głosy Gór. Tylko, że to ja będę wszystko grał tak, jak napisałeś, tylko, że tam będą jeszcze chłopcy grać na perkusji Jasiek Młynarski, kwartet Atom, że będzie Jurek Maksymiuk dyrygował tym całym przedsięwzięciem, że tam jeszcze będzie kontrabas, że jeszcze będą może dwa kwartety. Czy pozwolisz, że będziemy ingerować? Górale będą Sebastian Karwil-Bułecka z zespołem. Czy możemy coś... Mówi Janusz, róbcie co chcecie. Ja uwielbiam, jak moja muzyka żyje. Byłem niedawno w Stanach i orkiestra Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, Denta Orkiestra, grała moją Orawę. Było przepięknie. I to cały niesamowita historia. Już słyszę. Orkiestra Denta Orawa. Tak. Ale jakże to pięknie słyszeć, jak twórca mówi o swojej muzyce, że chce, żeby ona żyła. I to tak. Wtedy, nawet jak twórca jest na koncercie, to wtedy nie czuje się tych takich emocji, które wynikają z tego, że my musimy zagrać mu pięknie. Kiedy zagraliśmy tą Orawę. W którymś miejscu był Wojciech Kilar, na tym rozmawialiśmy. Jedyne nasze zdjęcie, które nam przepadło. Słyszał was w Orawie. Słyszał. To było w auli Akademii Ekonomicznej w Krakowie podczas jakiejś nagrody. Dostawał złotą batutę. Tak. Lata temu. Jedyne zdjęcie, które mamy z Wojciechem Kilarem, no gdzieś przepadło. Paliliśmy tam papierosy jeszcze wtedy, ale w ekipie żeśmy razem z panem Wojciechem takie bratnie zdjęcie było. Także pamiętamy tą chwilę. Cudownie, że ta jego muzyka żyje i jest w naszym sercu. A Orawa... Ja tylko ciekawy jestem, jak ta orkiestra zagrała te wiatry pod koniec. Tak. No puzonem suwakowym. No. Tak. Chodzi mi o prysy. Wsparte przez suzafon, oczywiście. Suzafon to zagrał, tak, oczywiście. Czego słuchamy teraz? Właśnie. Ants z płyty PlayStation zmieści tak, nam muzyka, się. Tak, dwie minuty. To nie jest długi. Muzyka konceptualna. Muzyka konceptualna. Słuchamy. Tak jest, z płyty zatytułowanej PlayStation. Thank you.
Gwiezdne Wojny. No i mrówka zginęła na końcu, niestety. Aż mnie korci, żeby powiedzieć... Słyszę dźwięki, słyszę fantastyczną muzykę, pełną energii, a jeszcze muszę dodać, jak się widzi panów na estradzie, to jeszcze tą energię, które panowie dają grając, która się udziela publiczności w tym perfekcyjnym graniu. Chciałem powiedzieć po prostu, że to nie słychać, że to grają akordeony. To trochę może głupio zabrzmiało, ale po prostu jak inny rodzaj i to muzyki akustycznie, zaświatów, nowy twór dźwiękowy. Tak, ale my właśnie dlatego zawsze dodajemy akustyk, akordeon, bo faktycznie ludzie powątpiewają często. Tak, bo nie wierzą, że używamy sampli, my nie używamy w ogóle sampli. My używamy nagłośnienia do podgłośnienia naszych koncertów, ponieważ akordeon jest instrumentem, który bardzo dobrze brzmi, ale tylko w tunelu, w przejściu. No i w promieniu 2 metrów dookoła akordeonu. Oczywiście. Mówimy o jego głośności. Tak. Natomiast akordeon generalnie mówiąc poważnie... W metrze paryskim dokładnie, zwłaszcza. Oj, w metrze. Musi być długi. Mamy pewnego doświadczenia, szczególnie kolega. Natomiast powiem jedną rzecz, że akordeon brzmi dobrze w małych salach koncertowych, ale już w większych jest tym bardzo wielki kłopot. Więc dogłośniamy nasze koncerty siłą rzeczy, więc to jest kolejny totalnie ciężki proces, dlatego nasz dźwiękowiec jeździ. Dla nas, 20 lat już mamy jednego dźwiękowca, który z nami jeździ i ustawia nam te mikrofony. I w zasadzie tak jak pilot, który jest odpowiedzialny za startowanie i my jesteśmy tym autopilotem w całej tej produkcji. Ale cały czas jesteśmy niezadowoleni i musimy to modyfikować. Zmieniamy mikrofony i tak naprawdę, kurczę, ten akordeon cały czas jeszcze nie brzmi tak naturalnie, jak powinien. I cały czas mamy na ten temat rozmowy i cały czas generalnie. I to byśmy byli zadowoleni, to byłoby... No włączy przez 25 lat, więc póki będziecie niezadowoleni, to jest dobra perspektywa. Nie robimy sobie jakichś dużych problemów z tym, ale no, szukajcie, a znajdziecie. Ale jesteśmy wrażliwi na tym punkcie. W czasie pandemii, teraz jak się chyba jednak często nie widywaliście, to jak ćwiczyliście sobie osobno, czy w ogóle... jakaś przerwa w graniu, bo ja na przykład nie mogłem patrzeć na fortepian przez dłuższy czas. Mm-hmm. Jakoś miałem odrzut od instrumentu. Ale widzisz, w akordeonie wystarczy zamknąć oczy, bo klawiatura jest, wiesz, nie masz takich. Ale prawda jest taka, że akordeonista nie powinien patrzeć na klawiaturę. No i to jest cały szkopuł jakby tego naszego fachu, że dlatego to jest tak trudne. My sobie często o tym rozmawiamy, że akordeonista trzyma ten instrument na kolanach, prawą ręką gra, lewą ręką gra, guziczki są bardzo małe. Oprócz tego jeszcze ta lewa ręka jest cały czas w ruchu, bo musi mnie chować. I tak naprawdę spoglądanie na akordeon, pamiętam, że nasi nauczyciele to zawsze nas upominali. Gdzie tam patrzysz w dół w ogóle, nie przestań się garbić, trzymaj plecy prosto, gdzie tam się garbić? Dobrze, ale robiliście coś w czasie pandemii, oczywiście, która się... skończyła, a nie skończyła tak naprawdę. To są takie restrykcyjne słowa. Oczywiście, że słowo pandemia przejdzie do historii jako najbardziej znienawidzone słowo XXI wieku. Lockdown. Przez to właśnie, że nie można było się widzieć, że nie można było się spotykać. My przyjęliśmy taki rygor, że w momencie, kiedy było to możliwe, to jednak spotykaliśmy się raz w tygodniu w naszej pracowni w Krakowie. A tak to byliśmy... To o pracownię będziemy pytali w następnej godzinie, bo czas na wiadomości. Janusz Wojtarowicz, Marcin Gałażyn, Paweł Baranek, czyli Motion Trio. I za chwilę się słyszymy. Wracamy po wiadomości. Co słychać? Janusz Olejniczak, Jerzy Kisielewski. A przypomnijmy, że przywitał nas duet fortepianowy Jerzy Maksymiuk i Janusz Olejniczak. Tak. W ragtime'ach Jerzego Maksymiuka. No właśnie. I zastanawialiśmy się, czy nagraliście panowie na płytę Orawę Kilara? Tak, jest na płycie Polonium. Nie mamy jej ze sobą, bo gdzieś chyba to jeszcze nakład Warner Classic się chyba skończył. Wszystkie te nasze, że tak powiem, wiekopomne dzieła kończą się dużymi długami z naszej strony. Ale chyba tak to już jest. Ale myślę, że... Pocieszę panów, że to właśnie tak to jest. No to dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To jest bardzo pokrzepiające. Naprawdę mówię to zupełnie bez ironii. Ale Orawa na płycie Polonium z 2013 roku.
Polonius? Zainteresowanych zapraszamy. Polonium. Tam na tej płycie nagraliśmy muzykę największych polskich mistrzów, Wojciecha Kilara, Krzysztofa Pendereckiego, czyli umieściliśmy tam wydaną zresztą później przez Szota wersję na Szakony. A Szakony, właśnie chciałem spytać, co Pendereckiego, Szakony. A, no właśnie, profesora Pendereckiego graliśmy. Bo jest wersja fortepianowa, świetnie zrobiła właśnie Szakony też. A Krzysztof Penderecki wyrażał się o panach z najwyższym uznaniem. To był zaszczyt dla nas i to pamiętam taką próbę w domu u profesora. Mieliśmy w Szakone, powiem nieskromnie, premiera tego utworu miała miejsce w Carnegie Hall w 2009 roku. I pamiętam, u mistrza byliśmy w domu i profesor tak odsłuchiwał tą Szakonę i trochę się denerwował, że i mówił do nas w ten sposób: dobra, ale teraz tak to 26 to poprawimy tutaj ten moment, tutaj coś. I trochę był zły na nas, tam siedzieliśmy u niego na Cisowej w salonie, trochę był na nas zły, że my tak trochę długo jakby reagujemy na te uwagi, że coś tak się trochę niecierpliwił. Ale zaraz zwrócił nam honor i a mówię: aha, bo panowie gracie to na pamięć. I myśmy tak... I tak myślę, że wtedy wzbudziliśmy u profesora taki fajny szacunek. Prawda? Bo myśmy naprawdę liczyli te takty w głowie. To my wyciągniemy nuty, pamiętasz? Tak, to tak. Wyciągniemy nuty. Bo teraz oficjalnie już z nut. Ale także pracowaliśmy. No rzeczywiście, mało kto, właściwie nikt nie gra współczesnej muzyki na pamięć, poza Maciejem Grzybowskim, pianistą, który zakochany w Andrzeju Czajkowskim, w jego twórczości, grał na którymś z festiwali Chopin Jego Europa koncert Andrzeja Czajkowskiego. No rzeczywiście na pamięć 40 minut muzyki, no to było duże, duże wyzwanie, któremu... Nawet też muzyka Papa Szymańskiego chociażby w jego wykonaniu. Tak, to no, też kapitalnie cudownie. Tak. Przypomnijmy słowa Krzysztofa Pendereckiego o Motion Trio. Miałem okazję słuchać Motion Trio kilka razy zarówno w Polsce, jak i za granicą. To wyjątkowe trio akordeonowe, grupa prowadzona przez Janusza Wojtarowicza, kompozytora utworów wykonywanych przez trio, które wykonuje również jazz oraz muzykę współczesną. Działalność grupy jest warta wsparcia nie tylko z powodu jej wyjątkowego charakteru, ale także ze względu na wysoki poziom artystyczny muzyków. No, nic dodać. No tak. Tak. Pamiętamy ten... Mają panowie na piśmie. Po konkursie tak. Imienia Krzysztofa Pendereckiego, który udało nam się zdobyć tam Grand Prix. Jeden z panów wspominał, że macie panowie swoją pracownię. Gdzie w Krakowie jest pracownia Motion Trio? Pracownia jest w pięknym miejscu w Dębnikach, na Dębnikach, po nazwie na Dębnikach. Tak. Po drugiej stronie Wisły mamy Salwator, tak żeby osobom, które nie wiedzą, bardzo blisko centrum, przepiękna dzielnica, pełno ogrodów. Piękny domek z ogrodem. Tak, i mamy taką pracownię pod Morelami, ją nazywamy, bo tam stare drzewa morelowe nad naszą pracownią, leciutko wolno stojącą. Tak. A od strony praktycznej mamy podjazd na 3 auta i nie płacimy za strefę płatnego parkowania. I to już bardzo krakowskie było. No dosyć ważne. I w tej pracowni oto walczymy z pandemią w taki oto sposób, że tak walczyliśmy z tą pandemią, że spotykaliśmy się jak tylko można było. Spotykaliśmy się raz w tygodniu, a omawialiśmy różne rzeczy, nagrywaliśmy koncerty, różne online z muzyką prysznicową, jak już wspomniałem. Łudziliśmy się, że to jednak jest to, a to jednak nie było to. Natomiast uruchomiliśmy też taką naszą działalność, nie tyle uruchomiliśmy, co pobudziliśmy naszą działalność wydawniczą, bo mamy jeszcze swoje wydawnictwo, wydajemy nuty na akordeon, które sami skomponujemy, te utwory i to jest ciekawa sprawa.
I wydaliśmy bardzo dużo zaległych publikacji muszynowskich. Marcin napisał koncert na 3 akordeony i orkiestrę i na, realizując stypendium ministra kultury. No to ja, jak on to dostał, to ja od razu natychmiast się poczułem, że tak powiem, zobligowany, żeby składać na siłę te podania. No i złożyłem i dostałem też stypendium. I właśnie kończę pisać Stabat Mater na 3 akordeony i chór. I sopran jeszcze. Zacząłem od 3 akordeonów, bo jestem akordeonistą. Paweł tutaj bardzo nam pomagał w realizacji edytorskiej. A przede wszystkim realizowaliśmy też płytę, o której chciałem wspomnieć, P75, którą nagraliśmy z Ratinger Choir w Niemczech. I premiera tej płyty miała być właśnie w maju zeszłego roku. Wszystko jest przesunięte o 2 lata już w tym momencie. I ta płyta P75 plus 1 teraz się nazywa, tak naprawdę będzie P75 plus 2. Nagrana i zamówiona przez stronę niemiecką, zdaje na zakończenie II wojny światowej, i to ma być takie nasze spojrzenie troszeczkę na elementy budowania mostów. Bo to, co nas dzieli, wiemy. Natomiast trzeba szukać tego, co nas łączy. W którym z krajów publiczność najbardziej panów kocha? Nie ma takiego państwa. Uważam, że jeżeli gramy dobrze, ja powiem, gdzie jest najdziwniej, a później okazuje się, że to wyszło na dobre. Dziwnie gra się na północy, na przykład Finlandii, bo reakcje są, że tak powiem, mało spontaniczne. I to nie chodzi o to, że my jesteśmy ludźmi, którzy nasłuchują oklasków, natomiast w momencie, kiedy kończy się utwór i jest taka cisza, ale nie wynikająca z tego, że zagraliśmy utwór, który ludzi tak wzruszył, tylko cisza niczym nieuzasadniona. Tak zwana krępująca. Krępująca, ona irytuje. Ale to jest kwestia interpretacji. Może to jest taka głęboka naszej? Cisza. Kwestia naszej interpretacji tej ciszy? Nie, interpretacji ciszy, tak. Ja pamiętam taką, tutaj się pokuszę, graliśmy kiedyś właśnie, o czym mówię. To jest publiczność, byliśmy trochę przerażeni tym koncertem, oczywiście mieliśmy piękną owację na końcu, ale wydawało mi się, że oni nas, ci Finowie, tak potraktowali już tak z litości, albo to były brawa dlatego, że oni wyrazili swoją wdzięczność, że my już skończyliśmy koncert. Tak myślałem. Też graliśmy trochę Chopina, graliśmy Killara, graliśmy swoją muzykę, ale jak to jest, że góra i siła wyższa nam pomogła? Byliśmy lekko sfrustrowani. Wróciliśmy do hotelu i chyba jakieś, nie wiem, czy była zima. I wróciliśmy do hotelu i tam był mecz w hokeja. Finowie grali z jakąś drużyną. Ze Szwecją. To była półfinał olimpiady. I widzieliśmy, w hotelu był wydzielony cały taki sektor i widzieliśmy reakcję ich, jak Finowie strzelili bramkę. To były takie same jak na nas, prawda? Zero emocji. To była ważna bramka, to nam się burzyło. Natomiast oni siedzieli z tymi kuflami piwa, takich koszulkach i zareagowali dosłownie tam, może tak, 5 czy 7 sekund później takim To ja teraz rozumiem. To było tam 50. Więc kiedyś tak właśnie w Finlandii albo w Szwecji przez 4 godziny była transmisja na kanale sportowym meczu szachowego. Więc... No, bardzo prawdopodobnie. Po każdym ruchu bili brawo. Właśnie to panowała krępująca a ja pamiętam... Czyli na odwrót. Fantastyczny. Pamiętam sytuację z Belgii. Nie wiem, panowie, czy pamiętacie nasz jeden z koncertów w Belgii. I Orawa Killara. Graliśmy Orawę Killara i pani w pierwszym rzędzie zasnęła. A w tym momencie jest takie dyminuendo. Taka pani na 2 krzesła, to bym dodał. Pan Janusz pewnie zna doskonale to miejsce, gdzie jest dyminuendo odchodzące i nagle subito forte. Ona się obudziła i myślałam, że wejdzie na scenę, nas pobije, bo... Zdegustowana. Przerwaliśmy jej scenę. Ale to zasnęła po prostu. To są różne takie sytuacje. Natomiast generalnie cudownie odbierają nas Francuzi, cudownnie odbierają nas Polacy, cudownie odbierają nas Rosjanie. A jak było w Carnegie Hall? No w Carnegie Hall jest tak, jak jest w Carnegie Hall, czyli... Krzyczeli. Tam było bardzo dużo Polaków, było bardzo dużo osób, które skrzyknęły się na to, że polski zespół przyjechał. Myśmy grali w tej mniejszej sali z Uncle Hall.
No mamy takie wrażenie, że jest to... Zaraz, o tak to wygląda. To jest trochę taka sala koncertowa bardzo przemysłowa i ona jest... Polega to na tym, że zaraz po naszym koncercie był jakiś pierbules z czymś i pamiętamy, że chcieliśmy zrobić sobie... O, to jest to tempo amerykańskie. Chcieliśmy zrobić zdjęcie swojego plakatu tam. I dobrze, że zrobiliśmy to zdjęcie, bo wcześniej, bo już po koncercie nasz plakat był zdjęty, 20 minut po koncercie plakat był zdjęty, już był powieszony pierbules i później już tak to leci, taką maszyną. Ja mam podobne odczucia, ponieważ po naszych głosach gór, które graliśmy wprawdzie w dużej sali, ja wyszedłem zaraz po spektaklu, po całym koncercie, już mi nie pozwolili wrócić. Ja zostawiłem tam nuty, marynarkę, coś jeszcze. I musiał dyrektor Waldemar Dąbrowski przez jakieś tam jeszcze znajomości sam wszedł do góry i przywiózł mi to wszystko. Bo już następna rzecz się miała odbywać. A poza tym względy bezpieczeństwa oczywiście. Tak, amerykański, no, wspomniany dyrektor Dąbrowski, no nie sposób tutaj nie powiedzieć i takich słów, że to właśnie dzięki niemu i Agnieszce Odorowi, szefowej Instytutu Sztuki w tamtych czasach, organizatora właśnie konkursu współczesnej muzyki kameralnej, dzięki właśnie tym dwóm osobom mamy akordeony, bo one zostały fundowane przez ówczesnego ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego. Właśnie dlatego te nasze pidżinie, przecież gdzie nas takich chłopaków było stać na takie instrumenty. I to jest naprawdę głęboka wdzięczność, bo to bardzo się przyczyniło do tego, że możemy być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Tak, że poszliśmy dalej. Kolejny utwór. A wracając do Carnegie Hall, jeszcze taka uwaga, że nie spotkaliśmy się wcześniej nigdy z takim miejscem, żeby na przykład harmonogram prób był tak podzielony, że próbę kończymy, powiedzmy, nie wiem, o 3:23. Tak. I o 3:23 przychodzi pan techniczny, mówi, że kończymy próbę, przerywa, wyłącza dźwięk. Tak, i w garderobie stoi, pamiętam, jedna butelka mała wody i przychodzi pani i pyta, czy może jeszcze więcej wody nam potrzebujemy. Nasz koncert powinien się nazywać More Water. More Water. Więc, more Water, More Water. Tak. Trzeba upewnić naszych słuchaczy, że z naszej rozmowy wynika, że niełatwe jest życie artystów. Ale jakże piękne. Jest cudowne, tak. Ale niełatwo. Kolejny utwór zaproponowany przez panów, The Heart, tak? Mm-hmm. Z płyty Accordion Stories, tak? Tak jest. Tak jest. Płyta dawno nagrana? No nie, to jest taka płyta z 2018 roku, więc stosunkowo nie jest stara. To są takie akordeonowe historie, gdzieś takie zasłyszane melodie, gdzieś jakieś takie gdzieś strzępki emocji, które gdzieś nam towarzyszą, ale też generalnie istotna kwestia tu jest ta, że mamy taki bardzo wyczulony zmysł edukacyjny, więc my kontaktujemy się ze środowiskami, z dzieciakami, z młodzieżą, która gra na akordeonie. I oni po prostu grają te utwory, więc te utwory są również, mają taki walor pedagogiczny. Może są nieco ciekawsze niż etiudy Czernego, bo mają troszkę więcej emocji. I dlatego fajnie się nam współpracuje i cudowny nawet taki kanał na YouTubie, gdzie młodzież może sobie puścić te utwory, które my gramy również z The Heartem. Ale nie przeszkodziło nam też ten The Heart wykonać ileś lat temu w sali kongresowej z kim? Z Bobem Aquarinem. Tak, no. Także takie są tutaj zabawy. Była kiedyś taka sala kongresowa. Tak. Chwilowo taki się nie zanosi. Tak. Posłuchamy, tak? Słuchamy. Tak, bardzo prosimy.
Reagujemy trochę jak Finowie. Nie zachwyca mnie to, precyzja, technika, no wszystko w tego typu muzyce, żeby jeszcze poza energią jeszcze słychać było muzykalność, no to rzeczywiście to jest według mnie mistrzostwo świata absolutne. To prawda. To prawda. Bardzo jesteśmy wdzięczni i... Ja rozumiem tych Finów, że milczą, bo brzmi im jeszcze. Nie, ale to piękna historia z tym meczem hokejowym, to zapamiętam. Tak. ale oni nas byliśmy uspokojeni absolutnie. Ale nigdy nie zaszczepiliśmy w nas tego rodzaju emocje. Jednak wolimy te bardziej spontaniczne. Pamiętam taki nasz koncert. Graliśmy Orawę Kilara chyba dla Malanezyjczyków w Malanezyjczycy na Nowej Kaledonii. Nowa Kaledonia, czyli francuska. Przebrani w sukienki. Oni nie zasnęli. I tu była taka historia ciekawa, bo myśmy, nie doleciały nasze bagaże, nawet menadżer zapomniał, że to jest różnica czasu i mieliśmy koncert tego samego dnia wieczorem, a nie jutro. Tak mu się coś popiło. Nie się przesunęło. Podróż była Ale instrumenty długa. Mieliście ze sobą. Zawsze, tak, na szczęście. Zawsze instrumenty wnosimy i pamiętam, nie dojechały nasze ubrania koncertowe, a nie chcieliśmy występować w koszulkach naszych czarnych, bo po prostu wszyscy dźwiękowcy mieli takie same i chcieliśmy się troszeczkę odróżnić, więc zamówiliśmy sobie stroje i wystąpiliśmy w takich, poprosiliśmy takie solidne panie, użyczyły nam takich sukienek malanezyjskich. I ta Orawa, ci Malanezyjczycy i ten sen kultural taki, to jest bardzo słynny. I to jeszcze na Bosaka byli. Bo jedyne na świecie wykonanie Orawy w sukienkach i na Bosaka. Tak, na pewno jedyne. Tak, i tak daleko w Numei i jeszcze przed tym słynnym Centrum Kulturalnym, to jest jedno z wielkich arcydzieł architektonicznych, ponieważ ten Centrum Kulturalnym w Numei jest wybudowany i właśnie na iluś tam lecie tego Centrum Kulturalnego graliśmy, jest wybudowany na wzgórzu i składa się z takich czterech elementów drewnianych, wysoko wystających ponad wzgórze. I co to powoduje? Jedno jakby się jajko, z jajka... To są cztery jajka w gnieździe. Tak, i wykluwało się z niego jakieś piskle. Pisklęcia nie widać, natomiast z daleka robi to fenomenalne wrażenie. Czyli wzgórze jakby uosabia te gniazdo, z którego jakby te jaja wystarczą. To jest bardzo, bardzo cudownie to wygląda. I to był wielki zaszczyt, że mogliśmy tam wystąpić i poznać tego architekta, poznać tych wspaniałych ludzi, Malanezyjczyków, którzy z wielkim spokojem, radością i że tak powiem, na oddaleniu od świata przyjęli tą przepiękną Orawę. A wracając do podróży, jak jest z akordeonami? Czy musicie kupować bilety dla akordeonów? Czy to jest w ramach bagażu podręcznego? Nie, nie, nie. Nie, nie trzeba.
jak ktoś powiedział, że kiedyś, ja tak powiem, na pomoc, że jeżeli nie będzie trzeba tego robić, to tak sobie do siebie powiedziałem, że to jest mój respirator. Prawdę mówiąc, jak byliśmy młodsi i bardziej zwariowani, to... Wystarczy robi wrażenie. Tak, zgadza się. Kiedyś przemycaliśmy te instrumenty na pokład, jak byliśmy młodzi i bardziej jeszcze... A teraz oddajecie normalnie do a teraz zawsze instrumenty mają swoje fotele obok. Swoje siedzenia, numery przypisane i... Zawsze mamy je ze sobą. Musimy je mieć przy sobie. A wracając do budowy, bo panowie pytaliście o to, czy to są personalizowane jakby dla nas instrumenty. Producent, pan Massimo Piggini, wymyślił, że te instrumenty koncertowe muszą mieć taki gabaryt, żeby mieściły się właśnie w schowkach na bagaże. Bo to jest... W tych większych samolotach, w tych większych. Także one są co do centymetra wymierzone na to, aby można było ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, włożyć ten instrument do luku i żeby sobie... Podaję uwagi techniczne. Samolot to jest wiadomość dla wszystkich akordeonistów podróżujących. Embraer. Szanowni państwo, Embraer dodatkowy bilet. Natomiast jeżeli macie dobre układy gdzieś albo potraficie wnieść akordeon na pokład i jakoś przemycić go na plecach jako bagaż podręczny, pamiętajcie. To jest uwaga sakramentalna i podstawowa. Boeing od Boeing 7 czy 7 wzwyż mieści się w luku. Tak. Od Airbus A319 mieści się. A320, A300 tak, wyżej. Tak. Wszystko tak. Już nie mówiąc o tych transatlantykach dużych. No, ale powiem państwu jeszcze jedną sytuację. Kiedyś mieliśmy taką... Lecieliśmy do Japonii na Folk Journée, na Szalone Dni, taki festiwal, który ma swoje jakby odsłony również w Teatrze Wielkim w Warszawie, ale i w Nantes, w Rio de Janeiro i w Japonii też. Lecieliśmy Folk Journée. W Japonii Folk Journée, czyli Szalone Dni. I tego, nie wiem, czy ktoś nas wyprzedził, bo ja czasami oglądam taki program Galileo i ktoś coś opowiada, że leciał w 30 osób jakimś dużym samolotem i się czuł troszkę taki klaustrofobicznie. Pamiętacie, panowie, jak lecieliśmy z Monachium do Tokio w 14 osób, największym samolotem, tak, tym A380. Dwupiętrowym. Więcej było obsługi niż nas na pokładzie. Było nas czterech i 10 osób. Czuliśmy się jak na lśnieniu Stanley'a tak. Kubricka. To jest przeżycie. No, to coś. Nawet padło takie hasło, że wystartowaliśmy w Monachium, ale on doleci do Frankfurtu i tam zabierze tłum ludzi. Jakby rozmyślając o sytuacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna dawniej i do Krakowa. A prawda była taka, że wybuchł wulkan chyba na Islandii, tak, tam, to prawda? Właśnie była tak mura i Japończycy zrzucili, rezerwacje były jakby odwołane. No to był lot, naprawdę, lot życia do Tokio. Akordeony leciały w biznes klasie oczywiście. Leciały gdzie chciały. Dokładnie. Można było improwizować. Co graliście w Brazylii na Copacabanie. Tak. Przyjechaliśmy z Krzesimirem Dębskim na Copacabanę, który zaaranżował również utwory na taki nasz projekt Motion Symphony i mieliśmy bardzo urocze próby z orkiestrą Teatro Municipal w Rio de Janeiro. Polegały te próby na tym, że orkiestra przychodziła z całą rodziną. Czyli członkowie orkiestry przychodzili z dziećmi, one siedziały tak dookoła z małżonkami i pamiętam swego czasu jeden przedstawiciel orkiestry podszedł do naszego tłumacza i po portugalsku zapytał się go, czy może wyjść do toalety. No więc taki lekko skonfundowany Krzesimir wyraził zgodę. Jakież było zdziwienie, jak w tym momencie 80% orkiestry wyszło. Tak, bez słowa. Te próby z Brazylijczykami to zupełnie inna kultura. To było piękne, pamiętam próbę dźwięku już na plaży, rozstawiona scena, jesteśmy wszyscy umówieni powiedzmy o 15, my oczywiście w punkt, Krzesimir nas uspokaja, bo my jak zwykle podenerwowani, dlaczego nikogo nie ma, no i o powiedzmy 16:20 przychodzi pani Kotlistka, uśmiechnięta od ucha do ucha. Obrigado. Tak. Jako pierwsza. Próba dźwięku przesunięta o 3 godziny. Cudowny, tak. No ale koncert też bardzo się podobał i to też takie przeżycie bardziej turystyczne, można powiedzieć, niż artystyczne, ale takie też są istotne, bo też dużo się można... No ale była też Orawa dla surferów przecież, no to jest też kolejna odsłona, bo no właśnie, przecież całe grupy, całe tabuny ludzi z deskami surfingowymi w shortach stali, słuchali Orawy z orkiestrą i mieli takie miny, w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje na tej plaży. Ale graliśmy też koncert w Fawelach.
pamiętacie? Jechaliśmy, jechaliśmy z obstawą wojskową, czegoś takiego nie przeżyliśmy nigdy chyba. Żołnierze z przodu, tak, i z tyłu, w takim konwoju. Pamiętam, na samej górze, to był koncert dla dzieci głównie. I to było no, niesamowite, wszyscy uzbrojeni, a my w środku z akordeonami. No i tak. I jak było? Jest przeżycie. Ale widok z faweli na Rio de Janeiro jest niezwykły. A dzieci doskonale tak. znają akordeon, bo tak naprawdę w Brazylii akordeon też ma dosyć mocną pozycję. Ci Brazylijczycy, myśmy spotykali też akordeonistów, bo organizatorzy chcieli też nas poznać tam z lokalnymi muzykami. I świetni instrumentaliści, w ogóle uśmiechnięci ludzie, grają w ogóle inaczej, w ogóle w innej stylistyce, inaczej używają miecha, tak. inaczej, w ogóle przede wszystkim to inny repertuar, inna muzyka. I oni na klasykę patrzą tak z pewną dozą nieufności. Wszystko tego nie uczą w szkole, prawda? Tak, ale grają świetną frazą w ogóle z takim czuciem, którego my tutaj w Europie w ogóle nie mamy. Tak. I to jest też doświadczenie bardzo takie no, A jak z jazzem? Nie chcę powiedzieć przygoda, bo chyba sporo kontaktów z jazzem było, prawda? Już mówię. Tomasz Tańko to jeden z takich pierwszych osób, z którymi wystąpiliśmy. Jeszcze w Krakowie mam taki plakat, który przechowujemy trochę jak relikwie, nasz koncert z Tomaszem Stańką wiele, wiele lat temu w klubie Indigo w Krakowie. Graliśmy z Michałem Urbaniakiem. Później cykl koncertów i mamy nawet taki projekt z Leszkiem Możdżerem. Teraz nawiązaliśmy, ale już bardziej taki kontakt z Krzysztofem Herdzinem. Dyrygował nam właśnie niedawno w Szczecinie z orkiestrą. No, więc co tu można powiedzieć o jazzmenach? Bob McFerrin wspomniany. Co tu można powiedzieć o jazzmenach? No, to jest troszeczkę inny świat i my jesteśmy zachwyceni jazzem, natomiast ja nie pokusiłbym się, patrząc na nas, że my jesteśmy, podobnie jak Atom String Quartet, zespołem takim improwizującym stricte. Tak, tak. Jednak my bardziej przygotowujemy nasze solówki. Chociaż czasami się zdarza to, że jak grając pierwszy akordeon, trochę sobie tam poimprowizuję. Natomiast no, nie jest to absolutnie w skali tych mistrzów, o których wspomniałem wcześniej. Ale Janusz, wspomniałaś o Krzysztofie Herdzinie. To trzeba też powiedzieć jako taką ciekawostkę, że Krzysztof na koniec koncertu zrobił wszystkim słuchaczom niespodziankę w Filharmonii Szczecińskiej, bo zagraliśmy w kwartecie Kołysankę Komedy i on na akordeonie i ludzie naprawdę byli w ciężkim szoku. Znaczy, początkowo miał być fortepian, prawda? Tak, ale ze względów technicznych nie wyszło. Krzysztof postanowił zagrać na akordeonie, graliśmy w kwartecie i to było już no, takie już było zupełnie improwizowane od samego początku do końca, spontaniczne. I Andrzej Jagodziński też nagrał jakąś płytę, gdzie grał na akordeonie. Tak, też. No więc wiele jest takich sytuacji. Strasznie bym chciał, żebyście się zetknęli z, już to słyszę, już to widzę, z Adamem Palmą, gitarzystą. Genialny gitarzysta. Nie wiem, jak on się czuje po tym COVID-zie, bo ja obserwowałem. Ale mieliśmy wspólny koncert teraz, parę dni temu, we Włocławku, jego mieście rodzinnym, gdzie jest rzeczywiście uwielbiany. W pierwszej części ja grałem swoje z kwintetem. Potem on miał swój set, a na końcu graliśmy 3 czy 4 utwory wspólnie, razem z zespołem. No, oczywiście mnie zmusił w jakimś bluesie, żeby improwizować. No więc już coś tam grałem, ale rzeczywiście no, nie jesteśmy jazzmenami, to jest zupełnie inna bajka. No ale takie preludium emol Chopina, to już potrafię tak zagrać, że to lekko przypomina, lekko jazzowe. Jazzowe. Tak, tak. Ja myślę, że jest miejsce dla Ale za Adasiem Palmą naprawdę warto się spotkać. On ma w tym momencie koncert z Krzesimirem w Radziejowicach. W tym momencie grają. Wspaniały ten jego Chopin. Ja po prostu słuchałem go niejednokrotnie. Ale on teraz gra zupełnie inne kawałki też Chopina. Etiudy rewolucyjne, tak nie słyszałem. Pianisty. Ale dobrze, że doszedł do zdrowia, bo naprawdę z zapartym tchem całe środowisko obserwowało te jego zmagania z tym COVID-em. Kurczę, rzeczywiście było strasznie, ale odchuchał się rzeczywiście. Wspaniale. Wszystkie utwory nam się dzisiaj nie zmieszczą i teraz mam w kolejce jest medytacja, a potem helikopter bardzo kuszący. Komu dajemy pierwszeństwo? Helikopter, może Jasień.
twórca się nie odzywa. Niemniej dziękuję. Bo helikopter ma w wersji angielskiej bardzo ciekawe wyjaśnienie, że helikopter udowadnia możliwości perkusyjne akordeonu. Tak. I symbolizuje wolność myśli, tak? Dobrze tłumaczę. To jest z płyty P75. Tak, tak jest. Tak. Skąd tytuł P75? P75, czyli Peace 75, czyli pokój. I taka była jakby, taki był początek tej współpracy, żeby wymyśleć, czy 75 lat, ja bym nie nazwał tego pokojem, może brakuje agresji. A to już jest bardzo dużo, jak na pewne relacje. Tam były takie właśnie kwestie, że zauważyliśmy, że Niemcy zachodni zupełnie inaczej podchodzą do, zachodni podkreślam, do spraw wolności. Dla nich 45 rok, późniejszy plan Marszala, był pewnego rodzaju wyzwoleniem od samych siebie. Mhm. Natomiast dla nas był przejściem do kolejnej okupacji. Bardzo trudno to było na początku wytłumaczyć, że nam się to absolutnie nie kojarzy. Ta data jako 75 lat pokoju. Ale budujemy mosty i udało się dojść do takiego konsensusu, że przynajmniej zaakceptowali naszą wersję historii, przynajmniej oni. Pokoju tak, ale nie wolności. Nie pamiętam, kto to powiedział, właśnie, że druga wojna światowa na Zachodzie kojarzy się z orkiestrą Glenna Millera, a nam jednak z jak się nazywa to rosyjska? Z Kalinką, tak. Kalinką na czołgu wygrywaną przez oprawcę. Tak. Niestety taka jest. Czyli w takim razie sięgamy nie po medytację, tylko po helikopter z płyty P75. Bardzo prosimy.
No i mieliśmy wątpliwości. To raczej medytacja, czy helikopter? To helikopter. No tak. Połączony. Dla Finów może byłaby to medytacja. A jak na koncertach to gracie, ten helikopter początkowy, pukając? Tak, cały czas. Paweł stuka. Ja zaczynam tak zwanym nalotem helikoptera, co było słychać. Aha. Wprowadzam jakby Marcina tutaj na pierwsze wejście, jeżeli gramy sami. No i to już się toczy. W środku jest obszerna solówka w moim wykonaniu, która pokazuje tam różne możliwości właśnie perkusyjne akordeonu. Mhm. No i to wszystko ma tak być właśnie pulsować rytmem, harmonią, jak słyszeliśmy, ciekawą. Bartosz Hajdecki właśnie. Aranżację chóru tutaj. To właśnie była ta aranżacja. Bardzo nam A co to był za chór? To był Ratinger chór z Niemiec. Ratinger to jest taka dzielnica już Düsseldorfu. Mhm. Tak, także mówimy o Zagłębiu Rury i te rejony. No więc dobrze powiedziałem. Panowie po prostu nagrywacie, gracie głównie za granicą. Nieprawda. Nie ma co Nieprawda. Znaczy, ukrywać. Tak przypnęło do nas, bo, że zespół, który gra za granicą, to jest taki międzynarodowy. No faktycznie wystąpiliśmy w 45 krajach, natomiast najlepiej nam się gra w Polsce. Dlaczego? Bo jest blisko i tu możemy się normalnie dogadać, nie musimy po angielsku dobierać jakieś słowa. Wywiady jak udzielamy, dajemy subtitlesy czy gdziekolwiek i jest wesoło. Natomiast i przyjemnie. I dobrze ujęty kolego. Tak. Natomiast ja rozbijam ten mit i myślę, że panowie w zespole tak samo, że zespół, który dużo występuje za granicą, jest jakiś, szczególnie zasługuje na jakąś wielką uwagę. Jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani do koncertu, jeżeli orkiestra, z którą przed gramy, jest dobrze przygotowana, nie ma to znaczenia, czy to jest orkiestra polska, czy niemiecka. A mam takie doświadczenie, że zagraniczne orkiestry były mniej przygotowane do koncertów niż te polskie. Nie w tym sensie, wiem doskonale, o czym panowie mówią, tylko parę lat temu jeszcze, jak po raz pierwszy panów usłyszałem, właśnie to od dawna już istnieliście, od dawna graliście wspaniale, a w Polsce nie było to nawet dla człowieka, który tak jak ja słucha każdej muzyki, no prawie każdej powiedzmy, to dla mnie było to odkrycie, a ktoś mi powiedział, że jak to odkrycie, no, chłopcy są znani już i tu, i tam, i tu, nie powiedział o 45 krajach, tylko generalnie o świecie. No, dlatego powiedziałem sobie, to w Polsce zawsze jest. Najpierw kariera za granicą, dopiero się liczy, jak się tam zrobi karierę, robi się karierę w Polsce. Czy jesteście panowie jedynym takim triem, tak wszechstronnym i muzycznie? Akordeonowy? W którym myślę, że tak, że ja kiedyś miałem taką, nie kiedyś, to jest taka moja naczelna jakby idea fix, która przyświeca mi w zasadzie od zarania małżyńczego, żeby trio akordeonowe było również, podkreślam, również postrzegane jako klasyczny skład wykonawczy. I stąd też nasza praca z kompozytorami, żeby uświadamiać, że akordeon ma taki potencjał, trio akordeonowe ma taki potencjał brzmieniowy, dźwiękowy, że naprawdę możemy nie mówię konkurować, ale możemy istnieć na scenie obok orkiestr kameralnych, obok kwartetów smyczkowych i zespołów kameralnych. I my chcemy uświadamiać coraz bardziej na wielu polach. Te utwory, których słuchaliśmy, choć nieliczne w stosunku do ilości utworów, które nagraliście, skomponowaliście panowie, żeby były tego dowodem, bo tak, słyszeliśmy brzmienia. Są tak różnorodne. Nieznane. Brzmienia nieznane. Każdy utwór inny, niepodobny ani brzmieniowo, ani fakturą, ani techniką wykonawczą, to dla mnie też w dalszym ciągu to jest odkrycie. A wracając do orkiestr, chyba, jeśli się nie mylę, współpracowaliście panowie z Markiem Mosiem i z Auksą, prawda?
No wspaniała orkiestra. No więc, gdzie szukać lepszej orkiestry, lepszego muzyka niż Marek Moś, prawda? Trafił pan w sedno. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Marek Moś jest jednym z naszych największych mentorów muzycznych, a auksioki, jak my ich nazywamy, to my się czujemy jak w rodzinie. Przyjeżdżamy, występujemy, rozmawiamy o dzieciach, za chwilę rozmawiamy o frazie w utworze. Nie tworzymy... To jest związek dalece nietoksyczny. O, tak bym tak powiedział. Dokładnie. Tutaj nie wiem, czy panowie wiedzą, ale wraz z Andrzejem Bauerem, który też bardzo pomagał, byliśmy jakby ojcami chrzestnymi tej orkiestry, jak Marek już postanowił. Zapragnął stworzyć taką orkiestrę. To byliśmy od samego początku, także razem. Tak, przypomnijmy naszym słuchaczom, chodzi o orkiestrę miasta Tychy Auksu. Znakomitą rzeczywiście orkiestrę. Chciałem panów uprzedzić, że w związku z tym, że zwykle na koniec naszych spotkań wyciągamy coś, jak teraz się modnie mówi po polsku, oldschoolowego z piosenki francuskiej, ale zobaczyliśmy na panów płycie Pictures from the Street, utwór pod tytułem Café Paris. To my sister Jola. Czyją siostrą jest Jola? No moją, czyli Janusza Wójtarowicza. No, będzie przeszczęśliwa. Domyślamy się, po pierwsze pozdrawiamy siostrę, a domyślamy się, że tam będzie jakiś klimacik. A jak nawet nie będzie, to będzie zamiast piosenki francuskiej Café Paris. Tak jest. Walczyk na pięć. A my obiecamy, że zdobędziemy płytę Polonium i Orawę. Orawy będziemy słuchali w kolejnych audycjach. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, do spotkania. Janusz Wojtarowicz, Marcin Gałarzyn, bardzo pozdrawiam. Paweł Baranek, Motion uprzejmie. Trio. Dziękujemy uprzejmie. Kłaniamy się bardzo. Kłaniamy się bardzo nisko. To zaszczyt dla nas. Pozdrawiam.